pies rasy husky marnuje się we wrzesińskim schronisku. Rozmawiamy o tym z Mirosławem Moraskim, komendantem Straży Miejskiej. W kilku dni przebywa u nas pies rasy podobny do huskiego. Pies, który na pewno miał właściciela, świadczy o tym choćby obroża czy opaska, którą posiada tutaj na grzbiecie. Jeżeli ktoś z Państwa rozpozna tego psa albo zna właściciela, bardzo prosimy o kontakt z schroniskiem. W związku z tym psem są jeszcze pewnego rodzaju zdarzenia, które musimy wyjaśnić. Bardzo zależy nam zatem na tym, aby odnaleźć właściciela tego psa. Pies jest nieco wychudzony, to świadczy, że przynajmniej od tygodnia czy od dwóch tygodni biegał bezpańsko. Został schwytany na osiedlu Sławno we Wrześni. Znaczy, czy właściciel tego psa ma się czego bać, zgłaszając się po tego psa? Być może będzie musiał złożyć pewne wyjaśnienia. Nie chcielibyśmy mówić o tych zdarzeniach. W każdym razie zwracamy się z apelem do właściciela, żeby zbytnio nie obawiał się. Ten pies nie zrobił zbyt wielu szkód. Natomiast rzeczywiście są sprawy, które chcielibyśmy wyjaśnić w związku z pobytem tego psa tutaj i w związku z jego pobytem na osiedlu Sławno.